W grupie pierwszej mleko spożywcze. Nagrodę otrzymuje Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART za mleko ekologiczne bio mu 3,8% tłuszczu. Poproszę przedstawiciela spółdzielni. Proszę. Grupa druga to sery podpuszczkowe. W grupie tej wyróżnienia otrzymują Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu za deskę serów dojrzewających z dodatkami smakowymi. Zapraszam. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa za ser włoszczowski typu szwajcarskiego. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim za zestaw mozzarella mini oraz mozzarella large. Grupa trzecia to twarogi i twarożki. No wszyscy razem. Już? A zdjęcie? To zdjęcie. To pani prezesie na miarę. Nagrodę. Czy nie będzie ciężko? Nie, nie, nie. Grupa trzecia. Twarogi i twarożki. Zapraszam przedstawiciela Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, która otrzymuje nagrodę za twaróg półtłusty w Krajacie. Zapraszam przedstawiciela Spółdzielni Mleczarskich Udziałowców za twaróg wiejski ze Strzałkowa. Ponownie zapraszam Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu, tym razem nagroda za zestaw serów sałatkowo-kanapkowych. 30-40%. Grupa była silna, więc i nagród więcej. Spółdzielnia Mleczarska Września za wrzesiński serek śmietankowy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa za serek wiejski. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole za serek typu włoskiego. Dziękuję.
produktów w tym roku było nieco mniejsze, bo w grupach od 5 do 10, czyli masło i mleczne produkty wysokotłuszczowe, przetwory mleczne w proszku, mleko zagęszczone, śmietana i śmietanka, czy desery na bazie mleka i śmietanki oraz przekąski mleczne, nie zgłoszono żadnych produktów. Także potencjał na przyszły rok. I ostatnia nagroda, produkt mleczny roku 2024. Statuetkę za produkt mleczny roku otrzymuje... Nie ma. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu za napoje zerwatkowe, czerwona pomarańcza.